Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia stanowiska Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska w sprawie przedłożonej w druku nr 1244 informacji Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka. Po pierwsze, dziwi nas bardzo fakt, dlaczego tak przywiązał się pan rzecznik do tych słów Janusza Korczaka, które najpierw były tytułem kampanii społecznej, a które zawarł pan też jako motto swojej informacji. Nie ma dzieci, są ludzie. Otóż jest to fragment dłuższej wypowiedzi Korczaka, którą pan wypaczył, spłaszczył i ograniczył. Wyrwał go pan po prostu z kontekstu. Jeśli według pana nie ma dzieci, to co pan robi na stanowisku Rzecznika Praw Dziecka? Gdybym był na pana miejscu, użyłbym raczej innego cytatu, również z Korczaka. A brzmi on tak. Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest. Prawda, że w ustach Rzecznika Praw Dziecka słowa te nabrałyby szczególnego znaczenia? Ale pan wolał obwieścić światu, że dzieci nie ma. Intencje rozumiemy, choć pewna niezręczność pozostaje. Gdyby premier polskiego rządu stwierdził krótko, że nie ma Polaków, są ludzie, pewnie również panu by się to nie spodobało. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, przedmiotowy materiał przedstawiony przez Rzecznika Praw Dziecka budzi zastrzeżenia już na wstępie zapoznawania się z jego treścią. Z niesmakiem przyjmujemy, że wiele treści znajdujących się w materiale jest przekopiowanych żywcem z informacji składanych Sejmowi w latach ubiegłych, co jest przejawem arogancji pana rzecznika, przejawiającej się w sposobie myślenia, jak chcecie, to macie i dajcie mi święty spokój. Kopiowanie treści niezwiązanych z działalnością Rzecznika Praw Dziecka w 2012 roku, na przykład skład osobowy Rady Doradczej stan na 31 marca 2013, czy też zamieszczenie całej treści Deklaracji Warszawskiej, sprawia, że przedstawiony Wysokiej Izbie materiał jest bardzo obszerny, zawarty na 354 stronach, ale znaczna jego część jest niepotrzebna, a inne części są po prostu przekopiowane ze starych plików znajdujących się w komputerach pracowników Biura Rzecznika i mają wywołać wrażenie, jakąż to ciężką pracę wykonał pan rzecznik w okresie podlegającym informacji, do złożenia której został zobligowany mocą artykułu 12 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka. Już porównanie spisu treści aktualnej informacji z poprzednimi udowadnia, że dla Rzecznika Praw Dziecka przedmiotowa informacja jest zwykłą sztampą, a wysiłek intelektualny w tym zakresie wydaje się składającemu informację zupełnie zbędny. Cały układ oraz tytuły rozdziałów i podrozdziałów są praktycznie identyczne jak w informacji za rok 2011. I nie byłoby to bulwersujące, gdyby nie przyjęcie przez wysokiego funkcjonariusza państwowego założenia, że informacje Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej można złożyć bez specjalnego wysiłku, napisać byle co i byle jak, a większość koalicyjna, Platforma, PSL, przy współpracy tych, dla których funkcjonowanie Rzecznika Praw Dziecka nie ma istotnego znaczenia, i tak wygłosi parę panów na cześć Rzecznika i przyjmie te byle jakoś bez zastrzeżeń. Najsmutniejsze jest to, że się nie pomylił pan rzecznik w swoich przewidywaniach, czego doświadczyliśmy w wypowiedziach szczególnie posłów Platformy i PSL-u. Dlatego też cały rozdział pierwszy pod tytułem Rzecznik Praw Dziecka jednym kliknięciem myszki od komputera przekopiował pan z materiału przedłożonego Sejmowi i Senatowi w roku ubiegłym, ale z małym wyjątkiem. W akapicie dotyczącym badań opinii społecznej rok 2011 zamienił pan na 2012 i odesłał do załącznika 11. W załączniku 11 pisze pan, że TNS OBOP przeprowadził w roku 2012 kolejny sondaż, w którym badając opinię społeczną zadano pytanie mające na celu określenie poziomu świadomości na temat istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka oraz jego działania. Napisał pan, że uzyskane wyniki badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1005 dorosłych mieszkańców Polski są identyczne jak w roku 2011. Czy to tylko przypadek, jak w totolotku? Czy oszukał pana TNS OBOP? Czy może pan próbuje oszukać Sejm i Senat? Jeśli nie zobaczymy oryginałów badań i wniosków przedstawionych panu przez TNS OBOP w roku 2011 i 2012, to nie uwierzymy, że w badaniu przeprowadzonym w różnym czasie i w różnych miejscach przy 1005 respondentach wyniki odpowiedzi na kilka pytań, a w tym brak wiedzy lub błędy respondentów, były identyczne. Dlatego też oczekujemy, że w najbliższy poniedziałek, no dziś już nie chcemy pana fatygować, dostarczy pan do Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska materiał otrzymany z TNS OBOP, na którym oparł się pan w swoim sprawozdaniu. W przypadku niedostarczenia do klubu materiału, o który prosimy, uznamy, że wprowadził pan w błąd Sejm i Senat oraz opinię publiczną.
Jednocześnie zapewniam, że sprawdzimy, czy materiał jest autentyczny i czy badanie w ogóle zostało wykonane. W rozdziale drugim proszę porównać na przykład stronę 12 obecnej informacji ze stroną 11 informacji złożonej w roku ubiegłym. Poza zmianą roku z 2011 na 2012 i ilości spraw kierowanych do rzecznika, cała treść jest identyczna. W dalszej części, mimo że dotyczą na przykład spraw indywidualnych, całe akapity są kopiowane z poprzedniego sprawozdania. Jako jeden z przykładów podam akapit pierwszy na stronie 26 obecnej informacji i akapit pierwszy na stronie 24 informacji z roku ubiegłego. Kolejnym jest prawie cały punkt dotyczący przestrzegania praw małoletnich pacjentów. Takich przykładów jest więcej, a to po prostu skandal. Przypadki kopiowania całych stron znajdują się także w innych miejscach informacji. Odsyłam panie i panów posłów na przykład do strony 202 obecnej informacji i strony 189 informacji Rzecznika Praw Dziecka z roku ubiegłego. Czytając te fragmenty jeden po drugim, można by niedługo nauczyć się ich na pamięć. I to nie dlatego, że są tak pasjonujące, ale dlatego, że są identyczne. W związku z tym, że pan tak jakby zakpił sobie z nas, ja postaram się dostosować do zaproponowanej przez pana konwencji i wygłoszę teraz fragment przekopiowany z mojego wystąpienia w roku ubiegłym z małymi korektami. Zobaczy pan, że też jest aktualny. I tak możemy w kółko, Macieju, jak mówi stare polskie porzekadło. W całym przedłożonym Wysokiej Izbie materiale najciekawiej prezentują się uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Szkoda tylko, że to, co jest kwintesencją, znalazło się jedynie na kilkunastu stronach w kilkusetstronicowym dziele. Te kilkanaście stron powinno wskazywać kierunki niezbędnej aktywności rzecznika, choć i tam brakuje kwestii stosunku rzecznika do ochrony życia dzieci nienarodzonych, a przecież z mocy ustawy rzecznik powinien okazywać szczególną troskę sprawom ochrony życia, gdyż wszystkie inne problemy, którym oddaje się rzecznik, są pochodną istnienia i funkcjonowania dzieci, które miały szczęście się narodzić. W świetle powyższego należy uznać informację o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2012 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka za materiał interesujący, aczkolwiek niepełny, a dodatkowo niepotrzebnie obarczony zbyt obszernymi opisami konkretnych sytuacji jednostkowych. Zbyt wiele jest w nim elementów autopromocji, a zbyt mało konkretnych przykładów skuteczności. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że najcenniejszą częścią przedłożonego materiału są uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka. Na podstawie analizy tej części można wytyczyć kierunki działania rzecznika w roku bieżącym z wiarą, że ta wyjątkowa instytucja, jaką jest Rzecznik Praw Dziecka, przyczyni się w sposób bardziej efektywny do poprawy sytuacji dzieci w Polsce, głównie poprzez przestrzeganie praw dziecka i eliminowanie przepisów, które z prawami dziecka nie mają nic wspólnego, a są wręcz ich zaprzeczeniem. Za wszystkie pozytywne działania pana rzecznika dziękujemy i wyrażamy uznanie. Nie możemy jednak tolerować działań markowanych, a tym bardziej braku działań w kwestiach zasadniczych. Ze względu na ograniczone efekty działań Rzecznika Praw Dziecka w roku 2012 i całkowity brak zainteresowania losem dzieci nienarodzonych, Klub Parlamentarny Solidarna Polska wyraża negatywną opinię o informacji Rzecznika za rok 2012, wyrażając nadzieję na pełną realizację przez Rzecznika obowiązków ustawowych w roku 2013 i na lepsze, a przede wszystkim skuteczniejsze efekty jego pracy. Tak mówiłem w roku ubiegłym. W tym chciałbym zapytać pana jeszcze w imieniu klubu. Co zrobił pan, aby przeciwstawić się obniżeniu wieku szkolnego? Z tej trybuny premier Donald Tusk, odpowiadając na moje pytanie, stwierdził, że celem tych zmian jest jedynie to, aby młodzi ludzie trafili na rynek pracy o rok wcześniej. A co pan zrobił, aby dzieci nie stawały się w Polsce tanią siłą roboczą? Czy pan wie, że ci, którzy urodzili się w drugiej połowie roku, a nie dostaną się po szkole średniej na studia, pójdą do pracy jako małoletni? A pan śpi, panie rzeczniku, i nie przeciwdziała temu. Wolelibyśmy, by pana praca była misją i pasją w działalności na rzecz wszystkich dzieci, a nie przejaw tak zwanej poprawności politycznej, mającej jedynie zapewnić panu trwanie. Trwanie i kopiowanie. A gdzie efekty? Gdzie inicjatywy? Gdzie kreatywność? Odnosimy wrażenie, że nie są to już cele, które miałyby dla pana większe znaczenie. Życzymy więc zdrowia, dobrego samopoczucia, ale i refleksji. Z pożytkiem dla dzieci. Od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności. Bardzo dziękuję za uwagę i zainteresowanie. Dziękuję bardzo.